Witam Ciebie w 8 odcinku NSM w praktyce. Dzisiaj na warsztat bierzemy BOFU. BOFU, które jest podzielone na niskopoziomowe i wysokopoziomowe. Czym się różnią i czym to dokładnie są, to świetnie zostało to opisane w podcaście. Natomiast my też zabraliśmy tą taką pigułkę wiedzy w ramach notatek do tego odcinka, które są za darmo do pobrania. A w tym odcinku czeka Ciebie pokazanie, jak właśnie zrobiliśmy w praktyce nasze BOFU wysokopoziomowe, jak zrobiliśmy BOFU niskopoziomowe, no i też jak to właśnie, co było nam potrzebne do tego, żeby to zrealizować. Tak więc porównamy sobie stan przed, stan po, tak żeby zobaczyć, jakie różnice były, jak my po prostu do tego podeszliśmy, żeby to zadanie zrealizować. To co? Nie przedłużamy i zapraszamy na część praktyczną. Zaczniemy od BOFU wysokopoziomowego, czyli masz 60 sekund, żeby odpowiedzieć na pytanie, co właściwie robisz. W naszym przypadku nawet to nie jest 60 sekund, tylko to jest 24 sekundy, bo tak nam wyszło z Google Analytics. Jak to mierzyliśmy dokładnie, macie w poprzednich odcinkach, tak więc odsyłamy Was do wcześniejszych serii NSM w praktyce. No i teraz przejdźmy sobie, jak to było zrobione właśnie w praktyce, bo to jest najistotniejsze. W ramach tego odcinka przejdziemy sobie przez dwie takie części. Będziemy pokazywać, mam dwie zakładki. Strona nasza obecna, czyli ten stan obecny przed NSM w praktyce i te zmiany, które dokonaliśmy i tak sobie będziemy analizować jeden do jednego w tym momencie, jak to się rozkłada. Dobra, to teraz stan przed zmianami. Mamy naszą stronę główną. Tutaj też są uwzględnione uwagi z drugiego odcinka, gdzie wraz z ekspertem od UX-a oceniam naszą stronę. No i my zaczynamy. Pierwsze zmiany, których dokonaliśmy, to od razu, jak sobie zobaczycie, zmieniliśmy tutaj trochę barwę kolorystyczną i wprowadziliśmy to wypunktowanie. To znaczy, jeżeli my mamy 24 sekundy, żeby komuś opowiedzieć, co robimy, to musimy mu jak najprzyjaźniej, jak najczytelniej też to pokazać, czym się tak naprawdę zajmujemy. Czyli pomagamy wybrać system do zarządzania firmą, sprzedażą i marketingiem, wdrażamy Bitrix 24 i oferujemy wsparcie i szkolenia Bitrix 24. Te informacje, teraz one gdzieś tutaj były ukryte, chociaż właściwie nawet były ukryte trochę niżej, o, dokładnie w tej sekcji, co możemy dla Ciebie zrobić, my je przenieśliśmy od razu wyżej. Jak możemy Tobie pomóc, czyli to jest trochę tutaj rozszerzenie tego, no i te nasze dwa przyciski, które mamy, zostały zachowane, tak więc mam Bitrix 24 i co to jest Bitrix 24? Więc to zostaje. To, co kolejną rzeczą, sekcją, która się zmieniło, to w wersji przed zmianami mieliśmy coś takiego jak podstępni wrogowie Twojego biznesu. No i tutaj opisaliśmy pewne rzeczy, natomiast też dostawaliśmy feedback, że jest to nie do końca czytelne i postanowiliśmy zmienić to na żywe przykłady z tym, z czym klienci się do nas zwracali, czyli z jakimi problemami zwracają się firmy. No i tutaj mamy przykłady trzech naszych klientów i to są cytaty, autentyczne cytaty tych naszych klientów, z czym oni się zwracali. Czyli ten problem adresujemy od razu na samej górze jako przykładowe problemy, na które my odpowiedzieliśmy. Następnie w starym rozwiązaniu, tutaj jest oczywiście nasze call to action, my znamy ich rozwiązanie i tutaj też to zostawiliśmy, bo ten przycisk nam dosyć fajnie działał. Następnie przejdźmy sobie tutaj, o, nasze rozwiązanie na Twoje problemy, to było w starej wersji. Natomiast w nowej wersji mamy odpowiedź rozwiązania na te problemy klientów, którzy się do nas zgłosili. I tutaj, co jest też ważne, no unikaliśmy też bullshitów. To znaczy pisaliśmy na konkretnych przykładach, tak żeby każdy mógł sobie do tego się odnieść, tak jak to faktycznie było. Wytusiliśmy pewne informacje, te, które są dla nas istotne. I później w dalszej wersji, co możemy dla Ciebie zrobić, to było. I tą sekcję też zostawiliśmy, to znaczy tutaj ona jest też zwizualizowana, dokładnie to, co zaadresowaliśmy w tym miejscu, czyli po prostu przenieśliśmy to właśnie na górę te trzy checkboxy. Tu zostawiliśmy, bo ona też jest, dostawaliśmy wiadomość zwrotną, że jest po prostu czytelna, kto nam zaufał. I tu już jest dół strony, sprawdź, co słychać na blogu. To już są te rzeczy, które praktycznie nie ulegały zmianie. I oczywiście te wszystkie pozostałe rozszerzenia, które tutaj miały miejsce, ten dół już się
aż tak nie zmieniał. Skupiliśmy się na tych 24 sekundach, czyli na tym, jak ktoś wchodzi i od razu mamy bardzo mało czasu, żeby znaleźć tutaj odpowiedzi na te pytania, z którymi trafił do nas. Tak więc tak zrobiliśmy, takie zmiany wprowadziliśmy w ramach BOF-u wysokopoziomowego, a sprawdźmy, co zrobiliśmy w ramach BOF-u niskopoziomowego. BOF-u niskopoziomowe opisuje już dokładnie jakiś produkt lub usługę. My na naszym przykładzie oczywiście pokażemy Wam, jak zrobiliśmy BOF-u niskopoziomowe, czyli jak odpowiedzieliśmy na taką sekcję, co to jest Bitrix. Przy okazji ona jest na głównej stronie też, czyli przejdziemy sobie ścieżkę, jeżeli ktoś wybierze, co to jest Bitrix, to skakuje nam w to miejsce i w tym momencie pokażemy Wam, jak to wygląda na wersji przed zmianami i wersji po zmianach. Zatem zaczynamy stan obecny. Co to jest Bitrix? Poznaj w niecałe 2 minuty. I od razu u nas zaczynało się to filmikiem. Natomiast teraz po zmianach przenieśliśmy moduły Bitrix 24, czyli jakie narzędzia oferuje Bitrix 24. Zrobiliśmy to z tego względu, żeby też pokazać, rzucasz na to okiem i widzisz, mniej więcej w stanie się zorientować, ok, o co w ogóle chodzi, jeżeli mówimy o samym narzędziu, czyli jego główne takie funkcje, automatyzacje. I tutaj zostawiliśmy te dwa wideo, w których opisujemy, jest dosyć to w wersji takiej skondensowanej, czyli właśnie w te niecałe 2 minuty pokazane, jak to ma działać. Czyli tutaj rozszerzyliśmy tą część o tą wizualizację graficzną. No i na obecnej stronie mamy moduły właśnie od razu Bitrix 24 i to jest tam dokładnie opisane, co się dzieje pod danym modułem, można wejść więcej. Natomiast w ramach teraz BOF-u niskopoziomowego zrobiliśmy coś takiego jak podejrzenia i obawy. Wstawiliśmy specjalnie też takie grafiki z takim pewnym podejrzeniem. No i tutaj zacytowaliśmy wprost to, co słyszymy na konsultacjach od naszych klientów, czyli że na przykład podejrzane jest to, że jest tyle narzędzi w jednym systemie, albo że cena po prostu jest tego nieadekwatnie niska, tak porównując do innych narzędzi i po prostu udzieliliśmy na to odpowiedzi. Udzieliliśmy też tych odpowiedzi ludzkim językiem, to jest też ważne w ramach danego BOF-u i szczególnie, żeby rozmawiać jak człowiek z człowiekiem i adresować te obawy, którzy klienci mają. I dodaliśmy też jeszcze coś, czego tutaj nie było, to sobie tak szybko przeskrolujemy. Dodaliśmy też pytanie, w sensie call to action. Masz pytania odnośnie Bitrix 24? Odpowiemy na wszystkie. No i tutaj oczywiście celem tej strony jest to, żeby zostawić dany formularz kontaktowy, no i żebyśmy też mogli po prostu odpowiedzieć na pytania właśnie związane z Bitrixem. I poniżej już ta kontynuacja tego, co było wcześniej, czyli rozszerzenie tych modułów, ta część taka merytoryczna, gdzie po kliknięciu powiedzmy możemy iść sobie dalej, głębiej w tą stronę i zobaczyć, co dokładnie się kryje pod modułem CRM, jakie są możliwości danego tutaj akurat Bitrixa. Tak więc główna zmiana właśnie dotyczyła tego, że wyciągnęliśmy na wierzch, co się może jeszcze cofnę tutaj, to żeby pokazać Wam, o czym mówię, wyciągnęliśmy na wierzch obawy naszych klientów. Oczywiście to są przykładowe, na pewno będziemy je też rozbudowywać, bo myślę, że mogłaby powstać z tego jeszcze większa sekcja. Natomiast to jest główna zmiana, którą zrobiliśmy już na BOF-u niskopoziomowym, czyli na tym BOF-u, który już klient wchodzi trochę głębiej w daną tematykę i chciałby też więcej konkretnych informacji. Zatem przejdźmy sobie do podsumowania. Zobaczyliście, jakie zmiany wprowadziliśmy w naszych stronach, zarówno na BOF-u wysokopoziomowym, jak i niskopoziomowym. To teraz czas na takie podsumowanie tego, jak oceniamy to ćwiczenie i ten odcinek. Samo zadanie było bardzo ekscytujące, to znaczy już było takie, wiecie, mega praktyczne. Przez 7 odcinków to co robiliśmy, to było, mieliśmy wrażenie, że oczywiście było to praktyczne, ale było to na takiej sferze trochę założeń, trochę rozmawiania z naszymi klientami, a tu już poczuliśmy to, że faktycznie wprowadzamy takie namacalne, konkretne zmiany i to też jest gwiazdeczka dosyć istotna. Nie zrobisz tego bez zrobienia tych poprzednich odcinków, tak więc to już coraz bardziej się zazębia, żeby robić serię NSM po kolei, bo po prostu jest to dobrze poukładane i po 8 odcinkach to już widać, że te wcześniejsze odcinki wspierają obecne działania. Jeżeli chodzi o poziom trudności z tym związany,
Samo zadanie nie jest łatwe. Gdyby to było łatwe, to wszystkie strony internetowe byłyby czytelne, jasne i zrozumiałe. Szczególnie z tego względu, że tutaj dotyczy też nas klątwa wiedzy. To znaczy, jeżeli my siedzimy w danym temacie, jesteśmy specjalistami w danej branży, to po prostu inaczej patrzymy na dane problemy, z którymi się spotykamy. No i tutaj ważne jest to, żeby spojrzeć na temat oczami klienta. My podeszliśmy do tego w ten sposób, że też no, mieliśmy o tyle łatwiej, że właśnie nasza strona była już w poprzednich odcinkach sfeedbackowana, mieliśmy tą perspektywę oczami klienta. Z wniosków na pewno też jest to, że jest to czasochłonny proces. No akurat te strony są robione w edytorze Bitrixa, tak więc te zmiany powiedzmy, że idą sprawnie i możemy sobie pozwolić na taką dużą dowolność, natomiast jeżeli strona jest na przykład kodowana, to trzeba to już, tak już wiecie, przez programistę, to faktycznie temat trzeba przemyśleć już tak od A do Z, gdzie takie szybkie zmiany raczej nie wchodzą w grę. U nas, w naszym przypadku, my ciągle będziemy doskonalić tą stronę internetową, będziemy ją dostosowywać. No i wzięliśmy sobie do serca to, żeby to nie było bullshity, to znaczy, żeby to były faktycznie realne cytaty z tego, co słyszymy przy pracy z klientami, i te cytaty umieściliśmy po prostu na stronie internetowej. Na pewno z wniosków mamy też to, że te dwie podstrony to tylko wierzchołek góry lodowej i będziemy w ten sposób zmieniać pozostałe nasze inne podstrony. Zgodnie też z takim schematem, który został bardzo fajnie przedstawiony, czyli schemat w tym odcinku, schemat opisania, jak przedstawiać treści. Mamy w planach dalej pracowania z case study, to znaczy z ulepszeniem go właśnie w ramach tego schematu, o którym Szymon wspomniał w odcinku. To tyle z tego podsumowania. Odcinek jest krótki, ale treściwy i bardzo praktyczny, co było założeniem, właściwie co jest założeniem NSM w praktyce. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!